Друг номер 509, projekt zarządu i będę ma pewne emocje w sprawie poparcia działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Paragraf pierwszy, Rada Dzielnicy Przewodniczącego popiera projekt uchwały sesji Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzaju paliw dopuszczalnych do stosowania na obszarze gminy miejskiej. Paragraf drugi, wnosi reprezentant Ministerstwa o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat obowiązującego lokalnego programu ustawowego dla osób, które poniosły zwiększenie. Programu ustawowego, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalne związane z trwałą zmianą systemu grzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Paragraf trzeci, ustępnie jest integralną częścią uchwały. Czwarty, uchwała koniecznie z niej podjęcia. Uzasadnienie. Czytam zasadnienie. Jakość powietrza w Krakowie jest zdecydowanie odbiega od standardów zarówno europejskich, jak i polskich. Skala problemu wymaga radykalnych kroków bezpośrednich dążących do wyeliminowania źródeł zanieczyszczenia. Proponowany zakaz stosowania paliw stałych funkcjonowanych w pracach rzeczy na terenie gminy miejskiej Kraków wydaje się koniecznym krokiem w procesie oczyszczenia krakowskiego powietrza. Jednocześnie należy zmienić złą sytuację materialną osób zmuszonych do korzystania z alternatywnych paliw w systemie ogrzewania. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej o formach pomocy przez miasto Kraków osobom dostosowującym się do nowych wymogów prawnych. I tutaj nie wiem, jak będziemy głosować. Ponownie wniosek od razu, jak w trakcie czytania tego dokumentu, wniosek do druku 509 o głosów o przejście, o zamknięcie dyskusji. Głosowanie bez dyskusji. Głosowanie bez dyskusji. Ale jeszcze poprawka zgłoszona. Gdzie? Do czego? Do tego w druku. Ręcznie, winglem, jak to leży. Nie, no ja myślę, że chyba warto byłoby poprzekutować na temat powietrza w Krakowie. 5 minut nas chyba nie zbawi. Dyskutowałeś na Facebooku, co mówi jest wyłączane. Co ją też znam, ale chętnie wysłał się oczywiście. Poza tym jest jeszcze poprawka, więc mam wkładowy, też 30 sekund posłuchać. Wniosek formalny jest wnioskiem formalnym. No to proszę przeczytać poprawkę i przejdziemy do głosowania. Rafał, na mnie miejsce był wniosek formalny. Jest poczytelny. Agnieszka, przywracam Państwo, dyskusja to jest jeden element procedowania, zgłaszanie poprawek i głosowanie poprawek to jest drugi element procedowania. W związku z czym, zgodnie ze statutem, powinniśmy przegłosować wniosek o głosowanie. Natomiast kwestia to nie zamyka drogi do procedowania poprawek, aczkolwiek wniosek formalny tutaj też obowiązuje. Nie, to znaczy po prostu, że innych będę się zajmował. Przepraszam Państwo drodzy, musimy przegłosować pierwsze. Wniosek formalny. Jeżeli wniosek formalny nie uzyska większości, będziemy wtedy dyskutować na temat poprawek. Jest. Nie, to poprawka jest niezależna od wniosku. Wniosek o głosowanie w druku 509 bez dyskusji. Ale jeszcze odczytaj poprawkę, musimy zagłosować na poprawkę. Nie, głosujemy pierwszy wniosek. Najdalej idący jest wniosek formalny. Nie, inaczej, jest niezależny. Jest niezależny. Tak. Są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Nikt nie będzie. Wniosek formalny składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest dyskusja. Ja wnoszę o to, aby dyskusji nie było, co nie zamyka drogi do przyjęcia poprawy. Będę zwłoki. Tak jest. Więc automatycznie w tym momencie. Tak, tak. Ale oczywiście. Nie, tylko szukamy jeszcze czegoś innego. Jest paragraf 13 w punkcie 3 o głosowaniu formalnym, to jest pierwsze. Więc to głosujemy. Wniosek formalny. Wnioskuje się o głosowanie druku 509 bez dyskusji. Głos to jest. Chciałem zadać głos przeciw. Ja każdy proszę głosu przeciw. Myślę, że 5 minut możemy poświęcić na głosowanie na dyskusję na temat jednej z najważniejszych uchwał dotyczących naszego miasta. Ja wiem, że jest późno, mi też się śpieszy Rafał, ale do cholera, nie jesteśmy radni, traktujmy się poważnie. 5 minut i przejdziemy do głosowania. Proszę o odrzucenie tego wniosku formalnego. Głos za. Drodzy Państwo, każdy z nas doskonale zna sytuację miasta.
zna tę problematykę, bo jest dyskutowana na łamach prasy, na łamach portali społecznościowych, między nami też dyskutujemy na ten temat. Ja nie chcę wchodzić w wiarygodność 5 minut, bo przecież wyciągnie nie bardzo dużo 5 minut, dlatego proponuję, abyśmy każdy we własnym sumieniu po prostu podjął decyzję bez zbędnego tutaj kotłowania się werbalnego. Dlatego bardzo proszę Rady, to abyśmy usprawnili pracę dzisiejszą i po prostu głosowali tą uchwałę, każdy ze swoim sumieniem. Ale bez dyskusji. Znamy swoje argumenty, każdy tą sprawę ma chyba przemyślamy. Jesteśmy dorosłymi zacytuję do cholery ludźmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystąpię do głosowania wniosku formalnego. To jest za wnioski formalne. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Kto jest przeciw? Dwie osoby, kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Teraz poprawka. Poprawka. Poprawki, głosujemy poprawkę. Tak. Głosujemy projekt. Nie, tu jest jeszcze poprawka. Jest. A, to ja już chciałbym czytać. Chciałbym wprowadzić tę poprawkę. Chciałbym pan odczytać poprawkę. Odczytać poprawkę chciałbym, tak, i uzasadnić. Pan złożył poprawkę, przepraszam, pan złożył poprawkę do stolu prezydialnego, więc... Przewodnicząca uwaga na zorganizację sesji, proszę państwa, uzasadnienie. Przewodniczący poprawki czyta. Panie przewodniczący, to jest próba po prostu zawładnięcia naszym czasem i dyskutowania. I tylko bardzo proszę odczytać poprawkę. Poprawkę do druku 509 na końcu pod... Pod punktem pierwszym dodaje się słowa sobie, wnioskujemy również o skrócenie okresu przejściowego z 5 do 3 lat. 5 lat jest zasadniczo. Dobrze. Kto popiera, kto jest za poprawką do druku złożonego przez zasadniczego? Proszę pan ducha. Moment. To są uzasadnienia, no zgłaszasz poprawkę. No. Jak ty uzasadniasz poprawkę? O czym jest ta poprawka? Poprawki. Proszę bardzo, przegłosujmy tą poprawkę zaproponowaną przez radnego Łukasza Wantucha. Kto jest za poprawką, proszę o podniesienie ręki. Jedna osoba, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć. 12, dziękuję bardzo, kto się wstrzymał? 4 osoby, dziękuję bardzo. Poprawka została odrzucona. Przejdźmy do procedowania. To jest bardzo fajne, to co się dzieje tutaj. Przejdźmy do procedowania druku nr 509 projektu zarządu. Kto jest za poparciem druku nr 509? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, kto się, cztery, kto się wstrzymał? Dwie, uchwała została podjęta. Kto się wstrzymał, przepraszam. Dwie osoby. Uchwała została podjęta.